Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, gubernator New Jersey to jest stan naprzeciwko Nowego Jorku, także jak się patrzy z Manhattanu na drugą stronę, no to właśnie tam jest New Jersey, tam jest tunel pod rzeką Hudson. Powiedział, że nie będzie już więcej podnosił podatków. No, ma podnosić podatki, no bo już tak strasznie podnosił, że już tam nikt nie ma forsy. Także jak mieszkacie w New Jersey, no to płacicie średnio 9 tysięcy więcej za dom niż gdziekolwiek indziej. Podatek od dochodu podniósł do 11% z 9% w zeszłym roku. No i na korporacje również popodnosił. Także ogólnie rzecz biorąc, forsy ma od groma i rząd ma forsy od groma, a ludzie nie mają. Uciekają ile tylko mogą. Janet Yellen doprowadziła do tego, no starała się doprowadzić do tego, żeby był taki globalny, ogólnoziemski podatek 15%. No i Irlandia się zgodziła. Irlandia, która miała 12,5% podatku, tam dużo amerykańskich firm wylądowało jako taka reprezentacja na Europę, no to mieli 12,5% i teraz podnieśli do 15%. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że komuniści amerykańscy po prostu chcą podnosić podatki w Ameryce. No i wszyscy na świecie muszą podnieść swoje podatki, żeby firmy amerykańskie nie miały gdzie wybywać. No ale chcą dzielić tymi pieniędzmi. To jest najciekawsze właśnie, że to będzie taka międzynarodówka, taka komunistyczna międzynarodówka prowadzona przez Amerykanów. Przepraszam, 60% Irlandczyków nie zgadza się z tym, że podatek został podniesiony do 15%. 26% tylko mówiło, że to będzie dobre. Irlandia, w sumie ekonomia irlandzka podniosła się około 6% przez ostatnie lata, w tym czasie, kiedy większość krajów w zasadzie to się wszystko zasysa. Tak, także ekonomia amerykańska zassała się 3,5%. To jest dosyć dużo. No i co to znaczy? No, to znaczy, że minimum 15% na korporacje, te kompanie technologiczne szczególnie, 140 rządów spotkało się w tym tygodniu. No i oni już próbowali zrobić taką międzynarodówkę od lat, no ale to będzie wprowadzane w 2023 roku. Irlandia była jednym z nielicznych. Estonia, Janet Yellen, no to ona jest minister skarbu amerykańskiego. Ona była za rządów Baracka Muhammeda Obamy. Także z powrotem ją wciągnęli do rządu. No, międzynarodówka, to jest po prostu międzynarodówka. Dzwoniła do Estonii też im mówiła, żeby właśnie podnosili te swoje podatki, żeby to nie było u nich, żeby nie było mniej. Ameryka patrzy na to, co się stanie w Europie, czy te cyfrowe podatki zostaną zmniejszone, tak jak to było obiecywane. Kongres w Ameryce no, musi jednak to zaakceptować i ciągle te minimum podatków w Ameryce, także zobaczymy, jakie to będą zmiany, międzynarodowe. Ciekawe jest to, że sporo tych wielkich kompanii technologicznych, internetowych popiera jakieś takie uregulowanie tych podatków, pomimo że będą płacili więcej.
Ale to jest łatanina, no bo bardzo często jest to łatanina, są tam najróżniejsze walki między Francją a powiedzmy Wielką Brytanią, to wszystko się przesuwa. Własność intelektualna, no to jest... przepływa z tych krajów więcej opodatkowanych i mniej opodatkowanych, także to trudno jest to wszystko obliczyć. No, Ameryka obiecuje, że teraz będzie dzieliła pieniądze nie tam, gdzie są powiedzmy dyrekcja, tylko tam, gdzie się sprzedaje. No, niby to ma jakiś sens, no, tyle tylko, że kraje czy miejsca, które nie były rozwinięte, no one przestają mieć szansę. No, w wypadku Ameryki na przykład Tesla. Tesla się przeprowadza z Kalifornii. Kalifornia ma miły klimat, Tesla tam produkowała, no ale w tych okolicach San Francisco, gdzie produkowali, tam nie ma już w ogóle jak się rozwijać. No, a do tego dochodzi jeszcze kwestia taka, że demokraci, socjaliści w Kalifornii po prostu podatkują. Na Access Texas jako republikański dużo firm z Kalifornii po prostu wybyło do Teksasu, do Austin, czyli do stolicy, no bo tam jest przyjemniejsza atmosfera biznesowa. No, komuniści to zawsze doprowadzają do tego, że się rozbestwiają, no tak jak komunista z New Jersey, była dziesięcina, tak, dziesięcina, to zawsze się wydawało, że to jest bardzo dużo, jedna dziesiąta ze wszystkiego, no a teraz 15%, no to jest półtora dziesięciny na cały kraj, no i nie ma gdzie znaleźć miejsca, żeby rozwinąć jakiś biznes, tak, także te miasta peryferyjne, kraje peryferyjne, jeżeli mają też płacić 15%, no to tam w tych miejscach nikt się nie pojawi. Tesla przenosi się do Teksasu, dlatego że jest ta różnica podatkowa. Teraz taki światowy podatek, no to miasta i państwa peryferyjne znowu dostaną w tyłek, bo tam się nikt nie będzie chciał pojawić. No, politycznie no to właśnie też jak się popatrzy, dlaczego Ameryka ma senatorów na każdy stan, no bo wszyscy mówią, wybory powinny być większościowe, no ale jak się popatrzy na wybory większościowe, no to Ameryka będzie zawsze wybierała po wybrzeżach, tam gdzie jest miło, tam gdzie są szkoły, tam gdzie są teatry, tam gdzie jest rozrywka i tak dalej, tam gdzie najwięcej ludzi mieszka, a ludzie, którzy mieszkają w miejscach, stanach, terenach, gdzie jest dużo ciężej, no to tam nikt nie chce mieszkać, dlatego nie ma dużo ludzi do głosowania i zawsze przegrywają, no ale każdy stan w Ameryce ma dwóch senatorów, tak? Także to właśnie jest to wyrównywanie, tak samo jak z tymi podatkami. W niektórych stanach, w Teksasie są niskie podatki, w New Jersey są nieprawdopodobnie wielkie. No i ludzie prędzej czy później, jeżeli gubernatorzy za dużo obciążają, no to ludzie uciekają z tych miejsc w inne miejsca. Jak się zrobi się globalne opodatkowanie, to już nie ma żadnej atrakcji nigdzie. I to jest właśnie ten problem, gdzie ludzie naprawdę nie zastanawiają się nad tym, że zabierają możliwości innym miejscom, innym ludziom. Biden musi znaleźć te pieniądze na 3-4 tryliony dolarów. No teraz to się troszeczkę zmniejsza, bo nawet ci umiarkowani demokraci się buntują, nie chcą tego przepychać. Irlandczycy liczą, że te międzynarodowe kompanie zostaną. No przypuszczalnie na razie jakoś zostaną z tego rozpędu. Ciekawe to było, że jak były te rozmowy takie wstępne, no to w tych umowach to było napisane, że co najmniej 15%, no a później w tych oficjalnych pismach zniknął ten tekst
co najmniej. No i zostało tylko, że będzie 15%. No bo to jest równe do liczenia i tam już nie byłoby wejścia jakoś od tyłu. W Ameryce kongres chce podnieść, proponuje 16,6% minimalne oprocentowanie, te procentowanie, opodatkowanie kompanii amerykańskich na ten dochód z firm zagranicznych czy z kompanii zagranicznych. Także to i tak by było więcej niż to, co jest 15. No ogólnie rzecz biorąc, co to robi? No w wypadku Irlandii, no to tam te firmy amerykańskie, no to stworzyły miejsc pracy, tam pracuje około 200 tysięcy Irlandczyków, no bezpośrednio i dodatkowo te 200 tysięcy, no to dodatkowo stworzyło około 150 tysięcy miejsc innej pracy, no te wszelakiego rodzaju restauracje, nie restauracje, mieszkania, gdzie tam budują tego rodzaju rzeczy. Także Irlandczycy rozumieją, że to im się opłacało. Czy to cała ekonomia jest zbalansowana, czy te pieniądze są zbalansowane? No to wyrównywanie nie jest najlepsze. To wyrównywanie zawsze, jak zwykle, myśl jest w miarę taka atrakcyjna, ale rezultaty są takie, że znowu biedniejsze kraje, znowu słabsze jakieś kraje dostaną w plecy i znowu u nich się nic nie będzie działo. Oni po prostu nie mają nic do zaoferowania poza niskimi podatkami i teraz te niskie podatki po prostu są zabite przez bandziorów, cwaniaków rządów, którzy i tak zawsze będą cwaniakami, bandziorami w wielkich rządach. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czy jest strzałeczka do subskrypcji? Dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie. Głosujcie na republikanów, na demokratów. Nie głosujcie, bo widzicie, co tam się dzieje. Tam po prostu ta międzynarodówka komunistyczna osiąga już szczyty, no ale będzie się to cofać. 2022-2024 wszystko jakoś się ruszy w drugim kierunku. Przekaz dla socjalistów mówiących po polsku, co głosowali na Bidena. Widzicie, co się dzieje. Jeżeli mieszkacie w New Jersey, no to macie przykład na własnych plecach, ile podatków musicie płacić dla Gamonia, który po prostu zrobił ze wszystkich niewolników. Zdrowia dla normalnych.